I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Dead Space. No to co, prosto do centralnego Nexusa. Windą do nieba, mam nadzieję. No kurczę, strona jakby inna. O! Coś pobocznego nam skoczyło. No to dobrze, wygląda na to, że będziemy mogli zrobić to przy okazji, a tak po tej małej przerwie, mam nadzieję, że dadzą nam się wtrybić jeszcze przez moment, przypomnieć co i jak działało. To chyba nikogo nie zabijemy niestety. Może to się kryje za skrzynkami? Nie, nie. Zbudowałem twój złom, nie zadziała. Nikogo więcej już nie skrzywdzisz. Tak! Cóż, panie Temple, powiedziałbym, pańska przydatność wyczerpała się. Mercer! Pan żyje, panie Clark. A ja wciąż nie doczekałem się konwergencji przez tego egoistę. Mercer, czekaj. Powiedz mi, chcę zrozumieć, czym jest konwergencja? Przecież już pan wie. Żywi czy martwi. Wszyscy wyczuwamy prawdziwy cel znaku. Nie chce pan się zjednoczyć z utraconymi bliskimi. Ja... Więc niech mi pan pomoże. Pan Temple odmówił, a jesteśmy tak blisko. Wszystko, co wydarzyło się na Ishimurze, to dopiero początek. Skoro tak stawiasz sprawę, ty i twój znak, idźcie do diabła. Szkoda. Nie! Cholera! Śmierć jest powolna. Wstań się. Sądzę, że pańska. Nadejdzie szybciej. Czemu mnie to jakoś nie dziwi, że się spotykamy? Patrz, mamy dla ciebie specjalnie nową... Moment, nam się staza skończyła! Ładuj szybciej. Kurczę, najgorzej. Czemu po przerwie takie rzeczy muszą się dziać? Sorry kolega, ci te ręce chyba niepotrzebne, nie? Boję się, że nam coś zrobi, a my musimy jeszcze spotkać z Mercerkiem. To co? Jest zamknięte. Z szafkami się spotkamy. Wszystko ok? Dobra, jeszcze tam chodzi w swoim trybie. Niziołka, chodź do nas, kolego. Znaczy, to jest fajne, jeżeli chodzi o tego tutaj nieśmiertelnego, że on ostatecznie nie jest aż takim... Oj! Nogę strać! Nie jest aż takim wielkim utrapieniem, na jakie by wyglądał. Tylko bez nóg zdecydowanie go wolę bardziej. Okej, okay, tyle co nas tu widzieli. Dokąd dalej? Dokąd? Tam są skrzynki, ale myślę, że jeszcze... Dobra, już widzę drzwi. Myślę, że jeszcze będzie okazja tutaj wrócić. No nie wyobrażam sobie z tym gościem tam stać i walczyć, a jednocześnie zbierać przy okazji skrzynki. Czekaj, jak głos Chena? Chena nie ma. Ty się tym zajmiesz, tak, Isaac? Wszystko będzie tak, jak było. My chyba nie chcemy, żeby było tak, jak było. Co było, a nie jest? Nie pisze się w rejestr? Zasilanie, okej. Dobrze widziałem, że zwłoki? Najgorzej. Dobrze. Bo teraz daję to do myślenia. Czy w podobnym stanie, jak to całe towarzystwo, nie jest nasza żona? Ale dogadywaliśmy się z nią nieźle i to tak fizycznie, drzwi nam otworzyła. Jeżeli tu cały statek nie żyje, więc zostaliśmy tylko my i ta koleżanka z obsługi.
żadnych węzłów do zniszczenia, ale sklep mają na dole. Co to za arabskie? A, okej. Okay. Nie wiem, czy błąd w tłumaczeniu, czy rzeczywiście już dostajemy na głowę od tego znaku. I próbuje nam jakieś tu przesłanie podrzucić. O, o! No! Wysadź się! Razy dwa! No, wysadź go! I ściana ognia może. Dobra. No nikt nie... Co ty tu jeszcze robisz? Jeszcze jeden! Staza, staza, oj. Co tu się dzieje? Jak tak mamy się bawić, to my chyba więcej ognia w sklepie kupimy zaraz. Wszyscy? O, o, słyszę coś jeszcze. Ale nie widzę. Coraz mniej podobają mi się te spotkania i przyznam, że ze wszystkich rzeczy, jakie do tej pory mieliśmy, to tak ten Dead Space był w miarę normalny. A teraz daję do myślenia. Gdzie kogoś słyszymy? Teraz daję do myślenia. O co tutaj chodzi? Mimo wszystko mam nadzieję, że to nie jest tak rozegrane, że żonka nie żyje. No bo głównie po to tu jesteśmy, głównie po to tu walczymy. Czy coś w sklepie, coś chciałem? A, dobra, paliwo do miotacza możemy wziąć. Już teraz wyczytałem w komentarzach, że mamy wszystko, co by nas interesowało. A, weź jeszcze jedno. Ostrój. Więc niczego więcej nam do szczęścia nie trzeba. Możemy... wydać pieniądze na głupoty, może na węzły, może na paliwo. Dobra, będąc przy węzłach, spójrzmy tam do nich. Tu widziałem warsztat niedaleko. Przydałby się chyba bardziej punkt zapisu. No i przyznam, że z jednej strony zrobiło się ciekawie, z drugiej czuję się lekko rozbity z tym, o co tutaj chodzi. Mamy czas stazy, a co to jest? Energia stazy i czas trwania. To może sobie podbijmy czas trwania stazy, to było zawsze fajne. Czy dodatkowy punkt życia nam potrzebny? A dobra, daj. Nie mieliśmy tam dwóch. Prócz tego, czy piła plazmowa może się dorobić obrożeń? Nie. To było... A, taki wręcz. Kurczę, jakbym nie panikował, to może bym atakował wręcz, ale tak to nie ma co. Pojemność, pojemność, przeładowanie. No tutaj są te fajne obrażenia, ale to jest kawał drogi. Prócz tego mieliśmy nasz pistolet linowy rozwijać. No dobra, to te dwa węzły zostawimy. Kombinezon chyba podciągnęliśmy już na maksa. Nic więcej z tego nie będzie. Raz, dwa, trzy. A to jest energia stazy, czyli teraz rozumiem, że mamy dodatkowy ładunek. To przyznam, że to nam się chyba bardziej opłacało niż te życie odpalać. Zniszcz, widź... No, moment. Zniszcz, widź w zwykłych... Jaka widź? To wszystko... Myślałem, że doskonale rozumiem tę grę, o co tutaj chodzi. A w jednym momencie wszystko stało się strasznie niejasne. Albo właśnie. Okej, z Gretki, czyli wybuchowe gdzieś tu chodzą. No albo właśnie nabrało zupełnie innego znaczenia. Że niestety, ale znak ma na nas wpływ. Co to idzie? Tamten. Jaki skok! Jak na początku naszych spotkań! Myślałem, że coś nam rzucił. Sytuacja wygląda tak, że to wszystko nabiera zupełnie nowego znaczenia, jeżeli przyjmiemy teorię, że znak zaczyna na nas działać i słyszymy zmarłych. Tylko pytanie, w jaki sposób mamy rozpoznać? W jaki sposób mamy rozróżnić, kto jest żywy,
prawdziwie. Isaac Clark. O. Objawy. Mania. Agresja. Co to pełne objawy, panie Clark? Żal. Czy wina? To tyle skazania? Okej. Tylko żebym nie zakopał tych rzeczy, które mogłyby nam się przydać w walce, bo coś czuję, że nie bez powodu mamy dostęp do takich rarytasów. Aha. Zawsze straszy tak samo. Gdzie ten ktoś? Boję się, że to jest ta postać z mackami. Tak, to jest ta postać z mackami. Chyba nawet stworzył jedno. Ktoś tu jeszcze. Mam rota nam w okolicy. O, o! Dobra, kolejne. Co prawda chętnie bym tu jeszcze wrócił. O kurczę! Okej. Okay. Możemy się przygotować. O! No to chyba po to tu przyszliśmy. Tak trochę wygląda. Nie wiem jeszcze gdzie to wsadzimy. Ale drogę dobrą obraliśmy. To jest ten urok paniki. Potrafi czasem nas uratować. No dobra. Masa amunicji nam dają. Trochę mnie to martwi, bo tak jakbyśmy się mieli przygotować do czegoś naprawdę porządnego. Coś nas jakby ominęło tutaj. Zwykłe kwatery, ale tam chyba nie było żadnego przejścia ani nic. No cóż, wróćmy. Widzę, że mamy też tam dostęp do powietrza po drodze, jakby było potrzebne. Może tak, załaduj sobie na 50. Oberwie ktoś silnikiem. Gdzieś prawdopodobnie mamy jeszcze te witki. Ach, to z rezydenta. Aha, toaleta. O! Mamy cię! I co? Już po zagrożeniu toksycznym? Tak średnio. No nie, znowu ty! Jemu to trzeba nogi ciąć. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. A teraz tak, do mesy. Jeszcze coś? Jeszcze coś. Dobra. Pamiętamy, że... Daj rękę. Dobra. Coś tutaj rzucaliśmy w okolicy wcześniej. Znaczy, mam nadzieję, że nie przyjdzie do nas ten potwór z pokoju obok. Bo mimo, że wspomniałem, że nie walczy się z nim tak źle, to mimo wszystko... Nie pozwala nam się skupić na tym, co robimy, szczególnie jeżeli mamy innych przeciwników w okolicy. Gdzie ten silnik załadować? Dokąd dalej? Do mesy niby cały czas, ale... Nie chce mi się wierzyć, żebyśmy nie mieli tego gdzieś tam stawić. Przy pomieszczeniu obok. Wątpię, żebyśmy mieli chodzić tak daleko. Zazwyczaj te silniki to były w obrębie jednego, to... Za każdym jednym razem to samo. Te wybuchy... Spokojnie. Chyba, że teraz ten kolorowy kolega będzie się nam w losowych momentach pojawiał. Znaczy kolorowy, ten czerwony, którego nie możemy zlikwidować. Ciekawa sprawa, bo tutaj nie ma nigdzie miejsca na ten silnik, jakby chcieć go załadować. Ty nie żyjesz, prawda? Prawda. A jednocześnie myślałem, że on by może uratował tutaj kwestię wentylacji w tym pomieszczeniu.
I teraz nie wiem, czy brać go dalej ze sobą. Usunięto zagrożenie toksyczne. Wow! Ach, to krzesło. No dobra, lecimy póki co. Co mamy za misję w ogóle? Zniszcz widź w luksusowych kwaterach. Okej. Okay. Weźmy na wszelki wypadek, a nóż albo zostawmy tu przy wejściu. Odrobina luksusu przy punkcie zapisu chyba nam nie zaszkodzi. Nim cokolwiek przyszło do nas. Rozwiążmy te tematy w ten sposób. Ale jak bardzo nierówne... O, idealnie. Te misje potrafią być. Bo... No w poprzednie to sobie chodziliśmy, zwiedzaliśmy na spokojnie wszystko. Żeby teraz... Życie w stresie. Nie możemy zabrać nawet. Uch. Nie lubię takich dwustronnych wind, bo nigdy nie wiadomo z której strony... O! A co on tak przebiegł i zniknął? No! Prawie się udało. Niebożonego przejścia do mesy. Nie tak jakby nas tędy prowadzili, ale... Czy to nie jest miejsce, w którym już byliśmy? Tak. Tak to wygląda. Coś tu zostało. Najgorzej, że rusza w nas praktycznie wszystko. Od tych wielkich, które się same rozkładają na części. Powybuchowe. Ostre. Jeszcze robaczków tylko brakuje. Nie no, to jest tylko tak udawane, nie? Chyba nic nam do tej pory nie wyskoczyło przy takim uszkodzeniu tych mechanizmów. Dzień dobry. Bo my tu zostawiliśmy... No tak. O! Lepiej. My tu zostawiliśmy trochę rzeczy. Póki jest spokój, ja bym wykorzystał tę chwilę. O właśnie. Pozbierał wszystko. Czułem w kościach, że my tu jeszcze wrócimy. Zresztą, czy to nie jest pomieszczenie mercerka, bo gdzieś mamy misję poboczną do wykonania. Moglibyśmy się i temu przyjrzeć. Ale co ciekawe, klimat się naprawdę taki mocno rezydentowy zrobił. O! Trochę za dużo tych rzeczy mamy, ale... A, życia nawet nie wciśniemy w siebie. Już więcej nie zjemy. Kwatery luksusowej, kwatera Mercera. Ale wydaje mi się, czy odpalimy sobie kwatery luksusowe czy Mercera, tak, to tak samo, zresztą może on mieszka w luksusowych. To i tak ostatecznie przeszukamy wszystkie pomieszczenia, jakie tam występują, więc nie powinno być chyba problemu, jeżeli po prostu pojedziemy dalej. Cały czas nie wiem, jaką broń trzymać tak na nagłe sytuacje, bo przyszły te duże, no to na nich ten miotacz niewiele zrobił. Ale za to, jak ich części wypadły... No to już zupełnie inna sytuacja. Do luksusowych kwater w tamtą stronę. O! Sklep się może przydać, bo... W sumie musielibyśmy zrobić mały zrzut. Mimo wszystko trochę za dużo tych rzeczy nosimy. Ale te pieniądze tu wpadają. To chyba tak specjalnie, żeby jeszcze sobie na koniec poulepszać rzeczy, jeżeli ktoś czegoś nie zrobił. No to cyk. Jest ostatnia szansa na to. Co my możemy dokupić? Może to, co lubimy najbardziej, czyli tak. Ścianę ognia. I te standardowe cięcie, które mamy rozwinięte na maksa, więc tutaj chyba warto tracić nasze pieniądze. Ewentualnie węzły można było jeszcze odpalać, ale takiej potrzeby to chyba nie mamy. No chyba nie przejdziemy się do kwater mieszkalnych. To wiele tu nie zdziałamy. Co to tu? Wiu! O, bardzo dobrze, lubimy takie. Chyba, że nie widzę gdzieś.
dzieje? Znajdź wahadłowiec. Musisz zamontować rdzeń osobliwości. Isaac? Nie pytaj. Nie pytaj, ale pytanie, czy w takim razie na nią też ten znak działał, gdy pojawiały się te wizje, że może warto by było go wykorzystać? Okej, okay. O nie okej, okay. O bardzo nie okej. Oj, strasznie. Okej, okay. Ale to nie my jesteśmy tą anomalią, tak? Mam nadzieję. Dawaj rękę. Dobra. Może lepiej im ręce odcinać, żeby było... Już? Po anomalii? Tylko, że jak wypuszczą więcej tego, w sumie na gorsze wyjdzie. Dobra, czyli nas interesuje, to już chyba ostatnia misja poboczna, jaka tu się kryje. Co to miałeś dla nas? Nas interesuje... Luksusowa kwatera Mercera? Już moment, nie pójdziemy na jakiekolwiek luksusy. Wszystkie i tak są zamknięte. Tutaj za to mamy misję główną. Widzicie w luksusach? No dobra, to wrócimy jeszcze do niej. Mam nadzieję. A, jesteś. Jeszcze coś tak wyszło. Teraz kredytów to nie podnosi, brzydzi się. A w walce z nimi? To co, kredyty to pierwsze co do ręki bierze. I gorzej, że... A, tu może będzie kwatera Mercera. O! Mercer, to ty? No bierz tę rurę! Panie tu. I tak długo wytrwała! Wyciągaj macki! A już nie wyciągnie. No to wyciągaj kredyty w takim razie. W sumie cieszę się, że taki koszmar nam zafundowali teraz, już na koniec całej zabawy, bo przyznam, że nie wiem, czy bym tak lekko przeszedł przez to, gdyby to był początek, pierwsze odcinki. Kwatera Mercera. To tu, na bok. Okej. Okay. Zasilacz możemy tu zostawić chyba, no spokojnie. Już widzę, że staza nam się przyda, to mi się nie podoba. Ty żyjesz? Żyję. No nie dziwi nas to. No dobrze, że jesteśmy takim dobrym inżynierem. No! I tu są tajemnice ukryte. Może weź rękę. O, dobra, wyrwane. Dobrze, że z trupów jakoś to łatwiej odpada. Aha. Isaac? Wybacz, nocna zmiana. Jak się masz? Moja matka, ona... Octavia? Co u niej? Ona nie żyje, Nicole. Oboje żyją. Zabiję mojego tatę, a potem siebie. Kościół... Oni zabrali ciała, zanim ja... O mój Boże. Isaac, ja... Tak mi przykro. Jebane pranie mózgu. Skończ. Przestań gadać. Powiedziałaś, że znów była sobą. Że w domu będzie jej lepiej. Zaufałem ci. Boże. Równie dobrze mogłaś sama ich zabić. Czuła się lepiej.
Mówiłeś, żebym poleciała na Ishimurę. Ty nalegałeś. Wiesz co? Idź do diabła. Nicole! Ja nie... Boże, nie. Tylko nie ona. Isaac, to ja. Chciałabym porozmawiać. Chciała porozmawiać. Nie straciłem jej. Przepraszam. Naprawię to. Przepraszam. Ocalę nas oboje. Za wszystko. No teraz zaczynają wychodzić takie... Te kłótnie, tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy. Zdarzało nam się kłócić, no to teraz już wiemy na jakiej zasadzie. Wydaje mi się, że te trzy sztuki stelaże będą więcej warte niż małe życie. Bierz. No jak? Energia siłowa też? Kurczę, i my rzeczywiście to życie tak to wywalimy? No mamy jeszcze potencjał, żeby to wyrzucać, ale to nawet w sklepie jest więcej warte. Czy my z czymś tu nie przechodziliśmy? No właśnie. Tę całą sytuację już zapomniałem, po co tu jesteśmy. A my mieliśmy przeszukać pokój Mercera. To jest chyba to. No jeszcze! Cóż. Nieżyczliwy ten odcinek. Czy nieżyciowy, może tak bardziej. To musimy wziąć. Chyba. Serio? Tak się chcesz bawić? Odebrano wpis. Nagrywa się? Nie można nic pominąć. Okrucieństwo Mercera. Rozszyfrowywał, jak sygnał znaku wpływa na mózg i jak... O mój Boże. A, doktor Brennan. Nie zgadnę. Teraz Hein panią wpuścił. Szkoda, że go tu nie ma. On nie rozumiał, jak ta tragedia da szansę na wyleczenie śmierci. Tak. Te stwory... Ponownie ożywiona tkanka, nieśmiertelność komórkowa. Ja wiem, że nie dogadywaliśmy się, ale teraz to rozumiem. Wiem, że powinnam była ocalić wielu. I przyszła pani do mnie? Tak, bo pan wie, jak porozumiewać się ze znakiem. Jestem tak blisko. Uznałam, że musi skrywać potrzebne mi tajemnice. Ale pani jest kobietą nauki, nie wiary. Zostaw znak mnie. To pani notatki z autopsji? Szczegółowe. Oczywiście wymagają weryfikacji. A biedny Terence pani nie pomoże. Tak. Ufam już tylko jednemu człowiekowi. Zaiste bardzo szczegółowe. I przydatne. Do kolejnej operacji pana Harrisa. Nie zarejestrowano powiązanej aktywności Rick. Może to i lepiej. Nie chcemy pana Harrisa tutaj. Czyli przeżyliśmy wszystko co poboczne, teraz czas na wić w luksusowych węzłach, czyli ten silnik, a już wiemy gdzie mamy wsadzić, co mamy zrobić. Ale tych węzłów jeszcze trochę jest, a tu są jakieś pomieszczenia. Znaczy zakładam, że tam jeszcze a nie, dobra, bo tam była ta wić, przecież ona nas nie przepuszczała dalej. Było aż dziwne, jakbyśmy nie mogli tego zobaczyć, ale jesteśmy gotowi, tylko nie na czerwonego chyba. Tak to na wszystko.
Po napadzie najgorsza opcja to jest nagły obrót, jak jest potrzebny. A, medyki. Medykamenty. Kto nam chce tu przeszkadzać? Wiadomo, że musimy wbić z silnikiem. A jeszcze gorsza... Coś ty podniósł. Tak ciężko się dogadać z Isaaciem. No, który? W sumie ta nasza broń stała się naprawdę fajnie zabójcza. Gdzie nas nie było? Koło silników i tam wyżej, dobra. Zacznijmy od tego. Gorzej tylko jak robaczki wyskoczą na nas znów stale. Wow! To nie jest raczej najlepsza broń na robaczki. Mamy rurę, mamy szafki, ale co, to tu by nic nie było? Dziwne pomieszczenie mimo wszystko. Kiedy coś nam na twarz chce wyskoczyć? Nie wierzę, że nikt nie ma ochoty. Moment, to oświetlenie? Może światło nam powie coś więcej? O, a staza. Ale to w sumie, jak i tak mielibyśmy nie brać ze sobą, to możemy chociaż zużyć to, co mamy. Użyj. I podnieść to, więc wyjdzie na jedno. No może sprawdźmy te toalety. Rura, to wiemy jak działa. No nie ma niczego. Nie żyjesz, prawda? Prawda. Damy radę i bez światła. Czyżby tam był ten element, którego poszukujemy? Czy przyznam, że nieźle się poukrywa. Aha. Znowu ty? Staza! Dobra. Ale gorzej, że prócz niego chyba coś jeszcze tu nam chodzi. Nie marcz, nie marcz. A to ci! Stazowcy! No wal! No właśnie. A to ten! Też stazowski. No ładuj bombę! Albo wychodź przez drzwi! Ha, byłeś stąd! No drzwi otwierać się szybciej! Tu możemy z nimi... Nie, nie możemy z nimi walczyć. Przyszły za nami. Jeszcze więcej, jakby tego było mało. Staza. Co tu wybuchło? Isaacu! No może teraz by nawet przywalił z ręki. Wiesz, cokolwiek rzucaj. Tam chyba jeszcze jeden szybki jest. Dawaj rękę, o jest ręka. Dobra, gdzie jest młody? Uch. Nawet nie straciliśmy tak dużo życia jak na to, co się tu wydarzyło. Chyba jeszcze chodzi, nie. Chodzi, tak. No już, kurczę. Te macki też ma jakieś takie za mocne. Próbujemy mu odciąć, on dalej żyje. Oszukuję z nimi, tylko tak. Ja mam wrażenie, że tam nie widzieliśmy jeszcze wszystkich pomieszczeń. I trochę kusi mnie, aby do nich wrócić. Zobaczyć, co tam się kryło. A, moment, czy nam kombinezon czasem nie zużył życia i dlatego tak dobrze wyglądamy, a nie dlatego, że, o właśnie, tam były dwa pomieszczenia, a nie dlatego, że to tak mało obrażeń nam zadało. To chyba faktycznie było coś takiego, że jak będziemy w stanie krytycznym, to on użyje apteczki sam. Co? A, dobra, nie, jeszcze coś innego zrobiłem. Nadusiłem B, na B się leczymy. No pięknie, to nauczyłem się szybkiego leczenia. To chyba pozostałość po Hogwarcie. Tam też coś jest na przycisk B.
I niestety te gry zaczynają się gdzieś przeplatać ze sobą. A może i dobrze, bo nauczyliśmy się nowej sztuczki, chociaż o tym leczeniu na szybko to gdzieś też były komentarze. Możemy wrócić dzięki temu po nasze apteczki. Na drugą stronę, chyba że chodzą jeszcze jakieś inne problemy w okolicy. Dziwne to rozwiązane z tym czerwonym, że zmieniamy pomieszczenie. Gdzie my te apteczki wywalaliśmy? Szybkie przejście, mercerka chyba. Tak, tu coś było raz. To jest niby jedno życie, ale... Lepiej tak, niż bez niczego lecieć. Szkoda, bo potrójne warte 5000 zużyliśmy. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Najważniejsze, że żyjemy. Prawda? To co, jeszcze te dwa pomieszczenia i możemy wracać. No dobra. Dobrze, że mamy gdzie to zmieścić. Rejestrowanie karty dostępu. O, kolejne ulepszenie, to moment B. O, i nie możemy się już uleczyć. Już poszedł full, upuść. Tylko czy... Podniesiemy to. Najgorzej, że tych ulepszeń na koniec dają nam tyle. Jak mówiłem, na każdym kroku. Kasa, węzły, ulepszenia, amunicja. No i jak widać, trochę... O! Może trochę nawet i słusznie to nam tutaj wpada. Bo ma zastosowanie. Stazę? Ech, może jeszcze nie. No chyba gdzieś była niedaleko staza do doładowania, jak będziemy szli. No to mamy wszystko ze wszystkich pomieszczeń. Możemy wracać do głównego holu. Tu będziemy mieli sklep. A, sklep i zapis. Być może przejście tymi mackami na dół. Przez chwilę coś jakbym słyszał. Bezpiecznie na korytarzu. To jakby nie było tak źle, aż zapomniałem, że w ogóle to były stacje kolejki i takie przyjemne momenty, gdzie mogliśmy się poczuć nieco pewniej. Dalej ten robal, a znika. Możemy sobie w spokoju pójść na shopping? Oby. Dobrze, że zebraliśmy tyle tych apteczek po drodze, możemy sobie teraz je spokojnie zużywać, wywalać. No to myślę, że tak, przenieść do schowka te małe. Jak będzie potrzeba, to weźmiemy sobie jeszcze raz to duże, przenieść do ekwipunku, sprzedaj tę nadwyżkę. A, to jest tylko za 3000. No nam jeszcze warsztat by się mocno przydał. Nie ukrywam, że nam by się mocno przydał teraz warsztat. Może zmiana broni? Kupmy sobie właśnie, jak my stoimy z tą amunicją. Nie stoimy, o kurcze, ale to szybko zleciało. Weźmy sobie 30. Niestety szybko poszło. A jak widać, rozpisuje się celująco. Więc wolałbym mieć jakiś zapas dalej. No najgorzej z tą stazą. Ale liczę, że gdzieś nam ją doładują za moment. Przyjaciele, czy na to mieliście nadzieję, kiedy zrzekliście się życia na rzecz kościoła? Czy ta rzeź wygląda jak transcendencja? Nie wiem, co nas czeka po śmierci. Teraz już nie. Ale wiem, że nasze życie jest czymś więcej niż paliwem dla konwergencji. Współpracując, możemy stawić czoło temu złu. Nie jest za późno. Proszę. Okej. Może i nie za późno, żeby zmądrzeć, choć życia to nie przewróci. O! Wygląda tak, jakby tu nam nic nie groziło. Rozumiem, że te ważne postacie... Ci, co wpłacili najwięcej na kościół. Może była nasza mama?
I to mi się już nie podoba. Okej. To by było piękne, jakbyśmy byli w środku, chcieli uciekać. A tu przejścia nie ma. Tekst to za moment przeczytamy. Przyszliśmy na szaberek. No i proszę, White zrobił własne dochodzenie, z którego wyszło, że statkiem rządzą uniści, tak? Czyli ludzie z tego kościoła unitologii, nie że Unia Europejska czy coś. I wyczuł w tym spisek. Rzeczywiście gdzieś to przyjechało na jakąś inną misję niż wydobycie. Dołącz do nas w raju. Jak widać, to akurat kolega chyba był z kościoła, płacił spore datki. No i wygląda na to, że ta cała podróż tutaj to miała chyba bardziej na celu właśnie dokonanie tej przemiany. A wszystko inne jest kłamstwem. Jak ciasto, ciastko. Czyli po prostu taka ulotka dla inwestorów. Trochę tłumaczenie, że to łamanie planet nie jest dla nich szkodliwe, jak to niektórzy zwykli mówić. Na czym to polega, że to jest bardziej opłacalne niż wydobycie minerałów z powierzchni, czy złóż ogólnie. Bo tak to trzeba budować za infrastrukturę, utrzymywać ludzi długie miesiące i tak dalej, a jak się złamie planetę, no to można to na szybko wydobyć. Nie podoba mi się ten dźwięk. O kurczę! Lećcie tam, gdzie wasze miejsce. Boże, że to nie jedyny dźwięk, jaki tutaj nam występuje. Uprawnienia potwierdzone. Uprawnienia? A! Chyba dostaliśmy te papiery. Ktoś jeszcze... A jeszcze ty. To tu mamy papiery. Dobra, rura nie bez powodu się tu pojawiła. No co, rura stąd. Na środku będziemy walczyć. Gorzej, że czerwony sobie chyba nic specjalnie z rury nie robi. No, budujemy arenę na to, co może tu nadejść. O! Słyszałem tę niestrawność. Jednak z rurą mi się lepiej chodzi. Przewidywalny byłeś, kolego. W tych swoich działaniach. A, okej, okay. Zasilanie. A nim gdziekolwiek pójdziemy, może znajdziemy coś dobrego. No. Kurczę, 3000 tylko. Nawet na amunicję dobrze nam nie starczy to. Stówka, ale ta stówka do stówki, tysiaczek do tysiaczka i nagle się okazuje, że gdzieś tam jednak ten pieniądz w jakimś sensownym zakresie się zbiera. Co z tych wszystkich potworów, które nas atakują, to najgorsze jest chyba ten, który się rozwala później na te małe. To coś wielkie, chodzące, bo ciężko to rozwalić najpierw, a jak się już rozwali, to jeszcze... Trzeba się z tym dalej bawić. Czyżby znów jakieś triki? Co to jest? Moment. Może to jest kolejna piosenka, kolejne szanty, ale to raczej... Chyba, że to mamy sobie odpalić przy tym. Ja screena zrobię. Tu raczej to nie zadziała. Raz, dwa. Raz. Raz. Dwa. Raz.
I dwa. I trzy razy. Nie, to raczej trzeba kółko narysować. No i zepsułeś, ale... Dobra, zrób jeszcze raz. Nie, to nie działa. Ale czytałem komentarze, że no właśnie, tych kroków tanecznych jest trochę więcej tam w środku, jakie możemy wykonać. I zakładam, że no to właśnie to jest podpowiedź. Jak one powinny wyglądać. Tak samo te kroki z kółka. Ich jeszcze nie zrobiliśmy do tej pory. Zniszczy widź. O, to co? But. Gdzie jest w takim razie? Ale moment, jeżeli nas tu wpuścili, to tak bez celu? Chyba, że po to właśnie. Żebyśmy znaleźli ten ich sekret. Tego to nie rozczytamy, chociaż znając maniaków różnych gier, to pewnie jest i odpowiedź na to, co tam się kryje. Dobra, to tu pewnie ta widź musi być zniszczona. I to tam, gdzie się zestresowaliśmy, tak? Nie zdziwię się, jak przyjdzie znowu duży. A, dobra, dawaj stazę. Mamy jeszcze w zapasach, jak coś to zawsze można kupić. Chyba. Tyle, co nas widzieli tutaj. Idź, idź, idź! O kurczę, chyba tylko widź. Nie tylko widź. Wykryto groźną anomalię. Świetnie, a my nie mamy niczego. Kwarantanna. O nie! Daj rękę, okej. Okay. Dobra, słyszę gdzieś kolejnych. A kto tu, okej. Okay. Ten nie jest taki zły, on chyba źle stanął. O! Ręka, znaczy... Źle stanął tamten. Gorzej, że słyszę coś jeszcze wokół nas. No to jest za mała przestrzeń. A to ten, to leczący. To jest za mała przestrzeń do walki. Nie ukrywam. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze nie ma tej latającej paskudy. Tu jesteś. W sumie staza. A i znowu nie zadziałała tak chciałem. Jeszcze ktoś tu chodzi. Kurczę, to chyba chodzi jeszcze jedna ta. Gdzieś coś tu lata, mi się wydaje. Wiecie co? Nie mamy specjalnie wyboru. Już! Nie ten przycisk i nie ten wybuch. Pokryj go. No to... O, może mina załatwi sprawę. No ile można było czekać? Kosztowne te walki się robią. O! Dobra. Na szczęście podzielili się z nami życiem. Możemy te małe zużyć. Dużego chyba jeszcze nie potrzebujemy. Dobrze ze stazą nawet wyszło, ale najgorsze, że pozbyli nas ulubionej broni, a to jest przeładowane chyba, już tutaj leży, tylko takie nieużywane. Pozbyli nas ulubionej broni i teraz musimy wracać na piłę, chociaż przy takiej liczbie przeciwników to może i ta piła spisałaby się lepiej. No cóż. Możemy sobie pozwolić trochę nadużycia. Zarówno jeżeli chodzi o zdrowie, jak i amunicję. Ale czuję, że to jeszcze nie koniec. Z czego coś to wyszło? Czy lepiej nie sprawdzać? Okej. Cieszę się, że ta nasza ręka tak w miarę skutecznie tutaj działa, a nie jak w Dekalisturze. Chwilę się z nią pobiegało. Już bieda. Czyżby tam był? O kurcze, teraz dopiero widzę, że znak był cały czas przy nas na wyciągnięcie ręki i dlatego go tu słyszeliśmy. Ktoś chce stanąć na naszej drodze do sklepu? Nie? I słusznie. Tak ma być. Tak ma być. No dobra, zajrzyjmy w ekwipunek. Część rzeczy trzeba wywalić. No te liny... Chwilowo nie korzystamy. Z tego też chwilowo użytku nie robimy. Warsztatu dawno nie było. Właśnie ten brak warsztatu trochę nam tutaj ciąży, nie ukrywam. Weźmy sobie żyćko, albo te małe żyćka zmarnujmy. Z trzy nas chyba podratują wystarczająco. Jedno w zapasie. I moglibyśmy kupić w takim wypadku trochę tej amunicji. Znowu 30. O, szybko schodzi, ale... Jak? A, miejsca nie ma. Już myślałem, że pieniędzy nie mamy. Zapomniałem, że mieliśmy jeszcze coś tu sprzedać.
Kupmy tak, żeby zapełnić jeden slot, bo chyba tu niestety, ale pulsacyjnej nie mamy. Tych linek jest dużo. Może to jest czas, w którym to one powinny wejść do gry? Trochę droga. Zużyjmy jeszcze życie. Nie jest tak źle z nim, ale już niestety pancerza nie ulepszymy bardziej. I miejsce gotowe. Może... A, w sumie te linki mamy tu przypisane cały czas. Może przełączmy się na nie, żeby poćwiczyć trochę kwestie pułapek i innych takich. Zobaczymy. Najgorzej jak nam przyjdzie się spotkać teraz z tym niezniszczalnym. Chociaż nie, to chyba jeszcze nie koniec. Dziękuję. To taki byle węzeł. I byle kredyty. Przetestujemy na nich, jak działa to teraz. O! Witam, doktor Terence Kai. Rozmawialiśmy na Walorze. Jesteś prawdziwy? To wpuść mnie. Muszę zniszczyć to skupisko za tobą. Jeszcze nie! Uciekając wahadłowcem, zabijecie nas wszystkich. Po transporcie ZGIS-7. Znak przebudził istotę z jądra planety. Co to kurwa jest? Mercer nazywają kolektywem. Organizm nadrzędny, kontrolujący telepatycznie te nekromorfy. Gdybyśmy pozostawili kolektyw aktywny, cóż, widział pan Valora. Jeśli choć jeden nekromorf się wymknie, ludzkość będzie stracona. Ale znak... Amelia wiedziała. Powiedziała mi, że znak ponownie uśpi te bestie. Dobra. Jak odstawimy znak na IGIS-7, to powstrzyma epidemię? Otóż to. Ale potrzebujemy wahadłowca, by go odesłać. Masz rdzeń osobliwości, a ja mogę cię przepuścić. Co ty na to? Jeśli to się zakończy, stoi. Doskonale. Odwrócę uwagę Mercera, ale nie na długo. Proszę szybko dostarczyć znak na lądowisko. Dziękuję, panie Clark. Za naprawienie moich błędów. No cóż, układ lepszy niż z Mercerem, zdecydowanie. Uprawnienia potwierdzone. A przynajmniej taką mam nadzieję. To co? O! Halo? Najgorzej, bo nie możemy go teraz dotknąć, a musimy uwierzyć. Czy można iść za nim? Czy musimy iść za nim? Kurczę, to się rozciągnęło. Myślałem, że jesteśmy już blisko końca tego rozdziału, a tu się okazuje, że to jeszcze nie wszystko. Zobaczmy, czy był prawdziwy. Ciekawe, ale miał warsztat, aha. Dobra, to nie jest zły układ. Nie ten przycisk, ten przycisk. To nie jest zły układ, bo możemy sobie dziabnąć. Dawno nie było żadnego doładowania stazy, co martwi, ale cóż. Zrobić porządki. No dobrze, ostatni moment, żeby coś tutaj jeszcze nam poprawić. O, a, te ulepszenia wywalić. Miotacz ognia, to zaraz zobaczymy. I co jeszcze? Strzelba, z tego nie korzystaliśmy. Miotacz ognia, co ty tu masz nowego? Raczej nie mamy węzłów, żeby dojść. Zwiększa zasięg głównego strzału. Ściana ognia płonie dłużej. Nie jest chyba to aż tak potrzebne. Strzelba była nawet niezła, ale to czego się doczekała? Studnie grawitacyjne to widzieliśmy i studnie mają większy promień. Nie korzystaliśmy z nich w sumie. Ale to pistolet linowy... To może jakbyśmy doszli do tego etapu? Aby tylko trzy pułapki nie okazały się dla nas zgubą. No ale dobra, mamy to. Jeszcze fajnie by było tutaj doładować, ale to dwa węzły potrzebne. No chyba żadnej innej broni już byśmy lepiej nie podrasowali. No ewentualnie karabin pulsacyjny, tak? Tu mi brakuje tych obrażeń. To by mogło się fajnie skończyć. Znacznie zwiększa ilość amunicji albo zwiększa szybkostrzelność. Ale te bonusy takie przeciętne. No to zobaczymy jak to teraz będzie sobie
radziło z wrogiem. Mamy sporo amunicji w schowkach. Więc mam nadzieję, że coś z tego jeszcze wyjdzie. Tekstowe. Jak na złość. Jak na złość. Oj, przemyślenia w sumie, z którymi gdzieś tu się z nami podzielił. Jedyne co ciekawe, to rozumiem, że on dzięki tym znakom mógł rozmawiać z Amelią. I to ona mu jakby podpowiedziała w głowie, czy jakkolwiek to nazwać, bo my też w sumie z Nicole gdzieś sobie tutaj gadamy. Ona mu podpowiedziała, jak z tym walczyć. W sensie, że trzeba odesłać. Czy aż tak bardzo pomocne. Ale dobra. Widzieliśmy go. Chociaż zakładam, że teraz czeka nas starcie ostateczne. I to nie będzie tak wcale miło. Że weźmiemy znaki i sobie z nim odlecimy. W sumie nie wiem, jak nasza koleżanka zareaguje, patrząc na to. Że no mieliśmy uciekać wahadłowcem, a nie tu zajmować się przerzucaniem znaków. Czy dostarczaniem problemów. W inne miejsca. Co my tu mamy, bo znowu jest full? A nie? Dobra, jest full jednak. Coś bym jednak wywalił. Z drugiej strony to jest dla nas zawsze ostatnia deska ratunku, jak wpadnie... Okej, dajcie linę. Jak wpadnie nam jakaś... Znaczy, jak pojawi się sytuacja, że nie mamy amunicji do czegoś, no to cyk. Szybko tu można sobie podreperować. Stan zapasów. No dobra. Weźmy tak i weźmy może... Już zakładam. Czuć zbliżający się koniec. Nie wiem, pewnie nie dziś jeszcze. Bo tych rozdziałów miało być 12, a my wciąż kończymy 10. Ale czuć, że coś się zbliża. Cóż, mamy nowe zabawki. Nie zawahamy się ich użyć, a nawet bardzo chętnie to zrobimy. Ostatni kijek ratunku, czy jak? Aha, tak coś czułem. Wykryto groźną anomalię. Aktywacja kwarantanny. Oj. No nie do końca tak miało chyba wyglądać ta nasza blokada. Dobra, kogoś tam tnie. Aha, nie, haha. Ładuj w niego. A tu mamy jeszcze coś wybuchowego, jakby dobrze tym rzucić. Gdzie są? Tam są gdzieś. Dobra, ktoś tu jeszcze przeżył? Nie miej... Daj rękę. Gdzie są? Tu jest! O kurczę, ale ekipa. Nie, no to przyznam. Przyznam, że zabawa z pułapkami jest... Nie! Jedź z powrotem, na dół, aj. No dobra. Przyznam, że zabawa z pułapkami jest naprawdę przednia. Szczególnie jak teraz są potrójne i potrafią robić obrażenia. Nawet nie wiem, ilu przeciwników na dobrą sprawę do nas... Przyszło? Aj? Nie no, zakładam, żeby wykryło chyba jakieś problemy. Uwolnijcie nas. No nie. Trochę mnie przeraża ten cel misji, pisany tym znakowym językiem, bo mam wrażenie, jakbyśmy wykonywali jego polecenia. Remontuję rdzeń osobliwości w wahadłowcu. Przyjdę pomóc ci załadować znak. Cel jest blisko, spiesz się. A co jeżeli Kyle tak naprawdę jest dogadany z Mercerem i wie, że my nie zaufamy Mercerowi? Więc... Tak nas tutaj razem podchodzą. I zrobimy to, co tak naprawdę chcieli od samego początku, razem. Zdradzą nas. Więc taki był plan. No nie podoba mi się ilość zapasów, jakie dostajemy. Bo to wygląda, jakby czekało nas to nie lada wyzwanie, lada moment. Ale jak dają, to się bierze, tak? Dotrzyj do wahadłowca, okej. To wiemy, czego nie robić za szybko. Póki co zapasy. Ile stazy w tym wszystkim jeszcze?
sam znak. No cześć. Małe. Chyba liczyłem na zbyt wiele. I to wszystko. Doładowanie stazy. Trochę mnie to martwi. A to wszystko, jeżeli chodzi o zapasy, więc może nim wejdziemy, a jeszcze tutaj coś. Nim wejdziemy na pokład. To jest zamknięte. Nim wejdziemy na pokład, to się jakoś tutaj przygotujmy. Bo to jest bardziej niż pewne, patrząc po tym, co nam tu rozrzucili, to jest bardziej niż pewne, że dojdzie do jatki. I dobrze by było, żebyśmy mieli w jej trakcie jak najmniej roboty. No i to mi się podoba. I tak ma być, tak ma być, tak może być. Dobra, zróbmy. To sobie krzywdy nie zróbmy. Nie wiem, gdzie ta walka może być prowadzona jeszcze, ale... Może zróbmy tutaj? Oj! Możemy cię podnieść? A możemy podnieść! Sztuka, okej. Czy to jest fajne, że nawet jak te pułapki nam jakoś nie wyjdą, zgodnie z zamysłem... Kurczę, ale to jest sporo miejsca, żeby przejść dołem, to mi się nie podoba. A nawet jak pułapkę nie ustawimy zgodnie z zamysłem, to i tak nam tu pomogą. Chcesz, znaku, pomóc też w tym działaniu? O, proszę bardzo. Jak dół mamy pięknie zabezpieczone. To mi się podoba. Tak może być. A może to jest ten moment, żeby pułapkę ze skrzynką jakoś zintegrować? A nie, tu nie możemy dawać, bo jeżeli mamy przejść stąd do wahadłowca, to byśmy sobie tylko problemów dodatkowych narobili. Kurczę, tylko gorzej jak tym RB. A nie, już myślę, że odpięliśmy wszystkie. Tylko tam odpięte. Jakby to tu jeszcze ustawić? Może... Może tu wejście... O, proszę bardzo. Taki tower defense nam się robi w tym wszystkim. No nie, to nie jest to. Czekaj, wrac... Aha. Zapomniałem, żeby nie stać naprzeciwko. Mogło się to różnie skończyć. No i może po prostu na ziemi, takie w górę wycelowane. Tutaj na zakrętach, to na bank. O, to mi się podoba. No dobra, nic lepszego chyba nie wymyślimy. Tam wejście... O, jesteśmy. Moment. To była... Kurczę, gorzeko. A, chyba wyłączyliśmy przypadkowo. Mam nadzieję, że się one nie odpinają same po czasie, tylko to będzie już cały czas nam to funkcjonowało. Po to je tak rozstawialiśmy. No nie, one są czasowe. O, jakie... To słabo. To my musimy czym prędzej ustawić wszystko tak, byśmy chcieli ustawić. I lecieć na akcję. Myślałem, że one sobie będą wisieć cały czas. No dobra. Nie, w sumie to... Kurczę, no nie tak miało to wyglądać. Wyłącz. Wiecie co, rozstawię szybko te pułapki i zaraz się widzimy. Jeszcze się uczę robić z nich użytek, ale mam nadzieję, że tyle wystarczy. To. Rdzeń osobliwości wymieniony. I co? Uruchomić próbnię silniki wahadłowca, by dokończyć instalację. A, to tam. I znów się wyłączyły? Kurczę, to za krótko te pułapki trwają. Jeszcze jedna rundka pułapkowa. Przynajmniej nauczyłem się je w miarę szybko rozstawiać. Więc czym prędzej lećmy, zobaczmy, co my tu mamy. I odpalamy nasze disco. O nie! Wszyscy tylko... O nie! Jeszcze mu się to przykleiło do nogi. Nie tak to miało wyglądać. Otwierać drzwi. Okej, tu się jara całkiem nieźle. Co ty tu robisz? Przeżył to, nie przeżył. Coś nas tu atakuje. Nie ty. Kurczę, to są te stazowe. Najgorzej, że one sobie jakoś radzą z tymi pułapkami całkiem sympatycznie. Jeszcze dzieciaczek tu przyszedł. Dobra, i pułapki nam się wyłączyły. Zaraz byśmy musieli czymś rzucić w niego. Raz, dwa. Dzieciaczek 3! Nie flakiem! Coś tu... Nie! Czerwony jest gdzieś w pobliżu! Ale na szczęście nie taki duży. No nie, cała ekipa. Macie pułapki, to może ktoś przejdzie przez nią. Ładnie to... Jakie kombo! Cyk! Właśnie, jakieś wybuchy, coś. Dobra, tu jest ten.
Który tam został? Nie, nie kredytem! Nie! Skąd ty się tu wziąłeś nagle? Kościu! Ustawię pułapki na taki... Nie! Kurczę, muszę uważać. Co tu się dzieje? Pokroił go! Nie, ale na nas się nie patrz! Moment, tylko my musimy obserwować z każdej strony jak... No właśnie! Sprawy mają... Staza! No! W ostatnim momencie! O kurczę, przeciąć mu nogi! Najgorzej to z tamtymi jeszcze! Jaki my w ogóle mamy cel misji? Uciekać na wahadłowie? Jak zabiłowce! Jak my mamy go zabić? Przecież on jest nieśmiertelny! Dobra. No przecież łowca jest... Moment, moment, dobra. Mam plan, sprytny. Raczej wybuchami sobie z nim nie poradzimy, ale jakby zatrzymać go na stazę i ściąć mu tu nogi, to może... Kurczę, nie mam aż tak dużo stazy. Stój tutaj! Mam ambitny plan, nie bez powodu nam mówili o tych silnikach. Może jak ostatnio... Tak! Ostatnio kryoakcja, to teraz. To koniec, Harris. Palenie. On się już nie skrzywdzi. Najgorsze jest to, że mieliśmy mieć linki na finał, a właśnie się skończyły. Broń absolutnie genialna. Przegenialna, ale... Nie wiem, gdzie straciliśmy te 20 linek. Znaczy, może bezsensowne ataki, ale... Co? Jeszcze? Bydlaku! Ześlij konwergencję! Uczyń nas jednością! Nie! Obiecano mi! No za długo to on nie pociągnął. Czekaj, gdzie ty tu jesteś? Jak my mamy strzelać, jak nam nie pozwalają na to? Dobra, korzystaj z każdej szansy. Kurczę, w ścianę poszło chyba głupio. No. Szybko! Nim wejdzie do ziusu. Tylko co to było, skoro Lewiatana już nie ma? Słyszy mnie pan? Panie Clark! Panie Clark, odbiór! Chuj z tym statkiem! Żyjesz! Chwała Altmanowi! Znaczy... Chuj z Altmanem! Kendra? Jestem, ale wyją wszystkie alarmy na Ishimurze. Krytyczne uszkodzenia systemów wewnętrznych. Znak po prostu przeorał statek. Coś go ściągnęło do portu towarowego. Kain, przyprowadź statek do hangaru. Ja zajmę się znakiem. Oczywiście. Amelio, szybko. Chwila, doktor Kain? Jemu odbiło, zabił kapitana. Nie można go dopuścić blisko znaku. Mówi, że zwrócenie znaku na planetę to jedyny sposób, żeby to skończyć. Musimy spróbować. Idę do towarowego. Wezwij Rick Nicole i powiedz, gdzie ma iść. Zostaw to mnie. Dzięki. Kiedy zabiorę znak, wszyscy się stąd wydostaniemy. Pięknie zmieniają się te cele. Zaczęła się rozpacz i ruina. Gdzie oni nas przerzucili? Łatwiejsze rozwiązanie? No. Widzieliśmy część osób, która skorzystała z łatwiejszego rozwiązania. Obok jest... O! Staza pokój numer 3. I zapis. Nie jest to specjalnie rozsądne. Już i tak ten odcinek nam się rozciągnął trochę... mocno, ale jeżeli udałoby nam się dojść i do stazy, i do punktu zapisu, i nie walczyć z nikim w trakcie tej zabawy, to byłby dobry moment, żeby zakończyć. Jeszcze nie obraziłbym się na sklep, ale... No i tamten poziom trzeci trzeba by odwiedzić. O, węzły? Czyż... Chyba, że nie chodziliśmy tutaj, bo było na przykład zablokowane wcześniej. O! A kryogenika, pamiętamy. No właśnie. Ostatnio tu się działa magia. Z naszym kryokolegą. No właśnie, a potem... ataku silnikiem, no w sumie nie mieliśmy okazji nic podnieść. Ech,
Gorzej jak ten wielki też żyje. My to już z nadziejami, że po nim. Uprawnienia potwierdzone. A to wcale nie po nim. Mamy punkt zapisu. Mamy poziom trzeci. Może tak, najpierw zapis. I w sumie tu będziemy mogli rozpocząć kolejny odcinek. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.